Cześć, z tej strony Przemo Pasjonat, witam Was w dzisiejszym odcinku z serii ogrodniczo-przyrodniczej. I wpadłem na taki pomysł, żeby te moje odcinki z serii ogrodniczo-przyrodniczej były jeszcze ciekawsze, dodaję taki smaczek. Tak jak Fornal testuje kebaby, ja będę sprawdzał jakość roślin doniczkowych, takich domowych, kupionych właśnie w markecie, kupionych ze sklepu czy marketów, które się nie zajmują typowym ogrodnictwem, gdzie mają taki przysłowiowy groch, mydło i powidło, ale też będę sprawdzał kwiaciarnie czy właśnie sklepy ogrodnicze, a przede wszystkim będę sprawdzał, czy opłaca się tak naprawdę wydać tę daną kwotę na tą roślinę, mimo że roślina jest kupiona ze sklepu, który nie jest typowo ogrodniczy. A w dzisiejszym odcinku sprawdzę, czy opłaca się kupić rośliny domowe z takiego sklepu sieciówki zwanej jako Carrefour. Więc udaję się do najbliższego Carrefoura, który się znajduje w pobliżu mojego miejsca zamieszkania. Żeby dokładnie Wam przybliżyć, co będę tak naprawdę sprawdzał na takiej roślinie kupionej właśnie z Carrefoura, będę sprawdzał, czy jak one były pielęgnowane podczas pobytu w sklepie przed kupnem, również cenę, system korzeniowy, czy są zdrowe. I po prostu podsumowując, czy po prostu jest to jakiekolwiek pieniądze wydać na te dane rośliny. Jestem już po kupnie roślin z Carrefoura na alejach generała Andersa 9 i kupiłem tak palmę oraz sansevierię. Zacznijmy właśnie od palmy. Jestem rozczarowany pod względem pracowników, jak się zajmują tymi roślinami. No i pod względem też klientów, bo naprawdę nieraz widziałem, jak biorą byle jak, nie za doniczkę i właśnie w taki skutku wychodzą właśnie połamane części roślin. W ogóle niepodlana jest trawa, bardzo leciutka i jeszcze do tego w suche powietrze, bo bardzo dużo pousychanych jest gałązek, liści. No, jeśli chodzi o system korzeniowy, to raczej nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń. Jest bardzo zdrowy i jest po prostu duża szansa, że ta palma odbije i będzie dalej żyła. Tylko będę musiał ją odpowiednio niektóre części tej palmy podcinać, pousychane końcówki, dodać jakiegoś nawozu i po prostu odbije. Będzie bardzo później dobrze wyglądać. Tylko tak jak mówię, mam straszny żal do tego, że palma jest tak została potraktowana, nie dość, że niepodlana, połamana gdzieniegdzie, posychane końcówki i to jest właśnie efekt, że takie markety no niestety nie spełniają właśnie wymagań pod sprzedaż roślin domowych, takich doniczkowych, jakich niektórych nawet roślin, które można kupić nawet i do ogrodu. Ogólnie jeśli chodzi o te zdrowe gałązki tej palmy, to nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń, jest bardzo ładnie zadbana, tylko po prostu odpowiednio ją zapielęgnować i będzie bardzo dobrze już później wyglądać. Jeśli chodzi o tą palmę, moja ocena 7 na 10, bo jednak całkiem fajnie wygląda, ale no niestety ma parę minusów. To właśnie ta palma typu połamane, tak jak wspomniałem, części tej palmy i posychane liście, z tego względu, że jest po prostu suche powietrze. O, tu jest ciekawa roślinka, to jest sansevieria. No ogólnie jest bardzo ładna, jak widzę, no jedynie ma
uszkodzenia przez właśnie klientów, bo zauważyłem nawet, że jedna pani brała w taki sposób, nie wolno w taki sposób brać, no i właśnie takie uszkodzenia powstały, takie właśnie nadpęknięcia, to jest właśnie od tego, że jeśli ktoś nie bierze za doniczkę, tylko po prostu bezpośrednio za część zieloną rośliny. No oczywiście też nie podlane, bardzo suche. Sprawdzimy bryłę korzeniową. O, nawet zauważyłem nalot takiej lekkiej pleśni, taki biały właśnie taki, właśnie to jest taka jakby pleśń. Nie tak jakby, tylko to jest pleśń. O, ale system korzeniowy, no bardzo ładny jest, no zdrowa roślina. Żeby też mnie nie przedłużając. Moja ocena no, jest 8 na 10. Z tego względu, że no, że pracownicy właśnie takich sklepów, takich zwykłych marketów, które nie są właśnie typowymi sklepami ogrodniczymi, po prostu no, widać, że brakuje jej takiej ręki właśnie typowego ogrodnika. Sam pracowałem na początku w centrum ogrodniczym i wiem jak się opiekuję takimi roślinami na terenie sklepu. I jak po prostu zachęcić też klienta wyglądem rośliny, żeby je właśnie kupić. Więc także jak najbardziej mam prawo się wypowiedzieć, bo na końcu pracowałem właśnie w takim centrum ogrodniczym i właśnie pozdrawiam przy okazji moich znajomych z tego sklepu. Ogólny koszt no, wyszedł mnie no 35 zł, tam odlicząc tam parę groszy za, no odliczając właśnie reklamówkę tam, te właśnie tam, te, tak zwane te grosze, no wyszło tak z 35 zł. Właśnie odliczając te parę groszy właśnie za tą reklamówkę. No i ogólnie moja ocena odnośnie tego Carrefoura na Alei Generała Andersa 9. No, jeśli chodzi o dbanie o te rośliny przez pracowników, to moja ocena jest no niestety 5 na 10. I to byłoby na tyle. Jeśli wam się taki odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i jeśli chcecie, żebym jeszcze takiegoś marketu pojechał, sprawdził, czy opłaca się kupować takie rośliny z marketów, a właśnie, bo bym zapomniał, i jeśli chodzi o ten o Carrefour, i właśnie market typu Carrefour, to jednak mimo, że to nawet była, bo to właśnie była końcówka, mimo, że to była końcówka, no niestety no jakoś niezbyt zachęcam, żeby to jednak kupować, ale no jeśli będziecie chcieli, to nawet pokażę wam, jak wybierać odpowiednią roślinę, żeby po prostu nie żałowali zakupu danej rośliny. Jeśli chcecie, żeby był podobny taki materiał, to napiszcie, do jakiego marketu mam się udać. O ile wam się taki odcinek spodobał. Jeśli się wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Może w końcu dojdę do tych 100 subskrypcji lub przebiję te 100 subskrypcji. Wpadajcie do mnie na Instagram przy Opasjonat i zresztą i drugi Instagram, taki oddzielny, związany z tematyką ogrodniczą, ogrodnictwo przyroda. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.